Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu motoradca. Wiecie co? No, w jednym z ostatnich materiałów, gdy mówiłem o nowych formach opodatkowania kierowców kolejnych, tak trochę sarkastycznie sobie rzuciłem, że w sumie to już nam brakuje teraz tylko i wyłącznie podatku do oddychania. No i ktoś powiedział, ale Waldek, taki podatek jest w pierwszym komentarzu i Trudno się nie zgodzić, czy to jedziemy w góry, czy nad morze, mamy tak zwaną opłatę klimatyczną i w sumie trochę o niej zapomnieliśmy, bo ona już z automatu jest doliczona nam do ceny, ale jeszcze kiedyś, gdy przed laty z rodzicami jeździłem nad morze, tak faktycznie oprócz opłaty za tak zwane lokum trzeba było jeszcze zapłacić okresową opłatę klimatyczną. Więc droga władzy, nie ma jeszcze podatku od patrzenia, ale żeby była jasność, mówię, żartowałem, bo zaraz się okaże, że ktoś to weźmie na poważnie. Dobra, przechodząc do dzisiejszego materiału, nie będzie o nowym podatku ale też to uderzy w kierowców, bo będzie to o podatku, który sobie był, gdzie była interpretacja Krajowej Izby Skarbowej, no i teraz ta interpretacja się zmieniła, no i zrobiło się ciepło, bo uderzy to w dużej mierze no, właścicieli nowych aut, ale przede wszystkim właścicieli samochodów używanych, e, którzy dokonali zakupu na przestrzeni iluś ostatnich lat, bo będą musieli teraz dopłacić i... Nie mówcie mi, że w Polsce prawo nie działa wstecz, bo jak widać działa i ma się to bardzo dobrze. Po prostu zmieniła się interpretacja. I teraz będzie po kolei urząd skarbowy wyciągał pieniążki z waszych kieszeni. Pozwolicie, że zaraz wam szerzej ten temat wyjaśnię. Moment jeszcze dla partnera tego odcinka. Strony Car Vertical, czyli strony, gdzie możecie sprawdzić sobie historię pojazdu, który by Was interesował przed zakupem, ze względu czy diesel, benzyna, czy miękka hybryda, czy hybryda, czy elektryk. Możecie przejść sobie w link, który macie w opisie tego filmu i tam skorzystać teraz z niebywałej promocji, bo na zakup takiego raportu z tego, linku konkretnie możecie otrzymać aż 20% rabatu i jest to oferta czasowo pewnie znowu wróci to później do 10% ale warto teraz skorzystać by w pierwszej kolejności sprawdzić czy auto które chcecie kupić jest faktycznie takie, jakie mówi o nim pan sprzedający. Czy wszystko się zgadza, czy nie zgadza, żeby po prostu nie tracić swojego czasu i nie jechać przez pół Polski oglądać? Przejdźcie sobie w link, który macie w opisie, skorzystajcie, a ja przechodzę do materiału. W Polsce w 2023 roku sprzedano około 20% miękkich hybryd, tzw. pojazdów made hybrid. I prawda jest taka, że spora część osób nawet nie wie, że takie coś ma pod swoją maską i nawet nie wie, jak to do końca działa, ale od razu z założenia powiem jedno. Czy to miękka, Hybryda w postaci silnika benzynowego czy wysokoprężnego w jednym i w drugim przypadku, miękka hybryda, czyli sam silnik elektryczny, który jest w tym aucie, nie pozwala by tylko i wyłącznie na nim jechać. On jest tylko i wyłącznie wspomagaczem do silnika spalinowego i to takim małym wspomagaczem, dlatego też się nazywa miękka hybryda. Owszem, on zastępuje nam rozrusznik, zastępuje nam chociażby też alternator, pozwala ułatwiać tryb żeglowania, czy chociażby przy mocnym przyspieszaniu dodaje lekkiego boosta. Podkreślam, lekkiego, bo tu Bardziej mówimy o kilku, kilkunastu koniach i kilkunastu newtonometrach. Ale jeszcze raz, na potrzeby tego odcinka podkreślam, że w przypadku pojazdów Mile Hybrid nie da się jechać tylko i wyłącznie na samym silniku elektrycznym. On jest tylko i wyłącznie wspomagaczem. No i wyobraźmy sobie taką sytuację. Rok, dwa lata temu, przedwczoraj chcieliście kupić sobie samochód używany na przykład z Niemiec, powyżej 3 litrów, już bez względu czy diesel czy benzyna, no i znaleźliście fajnego suba powyżej 2 litrów z oznaczeniem mild hybrid, no i dowiadujecie się, że Krajowa Izba Skarbowa ma taką interpretację, bo w nazwie jest hybrid, już bez względu czy mild hybrid, czy samo hybrid, więc można skorzystać z pewnej preferencji. W postaci tego, że standardowo musielibyście zapłacić akcyzę w postaci 18,6%, a tutaj jest mega promocja, 50% zniżki, bo macie 9,3%. I tak samo dotyczy to samochodów poniżej 2 litrów, gdzie standardowa akcyza jest 3,10%, A ta preferencja daje nam 1,55%. Wow, super! Na przykładzie samochodów powyżej 2 litrów, gdzie wartość pojazdu jest około 200 tys. zł, można powiedzieć, że 10 tys. zostaje nam w kieszeni. To znaczy zostawało, bo musimy je oddać. No i tu jest pewna ciekawostka, bo dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w sierpniu 2022 roku wyraźnie powiedział w interpretacji, że tak od miękkich hybryd można zastosować promocję w postaci obniżki akcyzy o 50%. Tylko że teraz w tym roku pojawia się nowa interpretacja, która brzmi następująco. Miękkie hybrydy, a więc samochody wyposażone w rozrusznik generator wspierający moment obrotowy, umożliwiający płynniejszą pracę silnika, które jednak nie posiadają możliwości jazdy wyłącznie w trybie elektrycznym, nie mogą być klasyfikowane jako pojazdy hybrydowe. No, odkrycie na miarę Ameryki. No i kogo to dotknie? Ano dotknie wszystkich: wszystkich tych, którzy skorzystali z tejże interpretacji Krajowej Izby Skarbowej i obniżyli sobie akcyzę o 50%, bo na dany moment można było czegoś takiego dokonać. I teraz trzeba będzie w zębach pieniążki do Urzędu Skarbowego zanieść. Tylko. Boję się, że będą pojawiały się pozwy sądowe, a już Wam tłumaczę e, dlaczego. Aktualne stanowisko organów podatkowych jest zbyt restrykcyjne, ponieważ możliwość zaklasyfikowania pojazdu jako samochodu hybrydowego i objęcia go niższą stawką akcyzy e, powiązana jest z możliwością wykorzystywania silnika elektrycznego do celów napędowych. Noty wyjaśniające do kodu CN8303 nie wskazują jednak, aby pojazd ten musiał mieć możliwość jazdy wyłącznie w trybie elektrycznym po wyłączeniu silnika spalinowego. No i zacznie się robić ciekawie. Z jednej strony zmieniła się interpretacja, ale z drugiej strony przepisy dotyczące oznaczania samochodów jako hybrydowe pozostały w tym samym miejscu, więc albo ktoś zdąży, bardzo szybko pozmieniać te przepisy i dostosować do tego, żeby urzędy skarbowe mogły egzekwować te kwoty, albo i nie. Prawda jest taka, że też nie do końca wzięło się to tylko i wyłącznie ze strony naszego Urzędu Skarbowego, tylko ta interpretacja jest ogólną interpretacją, która wychodzi wyżej. Mówimy tutaj o Unii Europejskiej i specjalnych komisjach, które zajmują się. Tym nazewnictwem. A że nasze prawo lokalne jest do tego niedostosowane, to znaczy u nas według tego na miękkiej hybrydzie można jeździć i korzystać w teorii z tejże zniżki, mimo że teraz się zmieniła interpretacja Izby Skarbowej, można powiedzieć, że jest sytuacja patowa i uważam, że wielu prawników będzie w tym momencie zadowolonych, bo sobie zarobią. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!